barda. I ta barda to jest bardzo ważny węzeł komunikacyjny wodny. To jest czasami narodowa E70. Bo ona łączy, ta woda Wisłę, która z naszymi plecami jakieś 17 km, z Odrą, która jest przed nami ponad 200 km. My popłyniemy kawałek w górę Brdy, pokażemy śluzę. Świeżą i soloną rybę. Do najbardziej cenionych rarytasów należały raki, które na co dzień leżały zanurzone w czystej wodzie Brdy. Od początku XX wieku handel rybami przeniósł się do hali targowej, ale jeszcze przez kilkadziesiąt lat można było spotkać tu panie w długich sukniach zachwalające śledzie ze swojej beczki. Wielbiciele serialu Czterej Pancerni i Pies mogą pamiętać to miejsce. W sierpniu 1968 roku rynek zalano na potrzeby jednego z epizodów. Na prawym brzegu Brdy, przytulony własnej siedziby, która w niezmienionej zewnętrznie formie istnieje po dzień dzisiejszy. To jest właśnie tak, wszystko. Tutaj obchodziły 95 lat istnienia w zeszłym roku najstarszy klub jużlański, żeński w Polsce. I to były medale złote na olimpiadach przed wojną i po wojnie. A przed nami klasa uniwersytecka. Łyską pojawiła się tu w ramach rewitalizacji wyspy i nabrzeże Brdy. Od samego początku wybrali ją zakochani i podobnie jak czyni się to w wielu miastach Europy, wieszają na moście kłódki. Kluczyk po zamknięciu kłódki wyrzuca się do rzeki, tak by nikt nie mógł jej odpiąć. Ze względu na ten coraz popularniejszy zwyczaj, kładkę często nazywa się mostem miłości. Jednak jej prawdziwa nazwa to most imienia Jana Kiepury. Patron? Nikogo dziwić nie powinien, wszak kładka prowadzi stronę opery Nowa. A poza tym, któż inny, jak nie Kiepura, tak pięknie o miłości śpiewał. Opera Nowa.